Witam serdecznie w kolejnej wideo recenzji. Przepraszam za tak długą przerwę, ale borykałem się z dość poważnymi problemami zdrowotnymi. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą są już ze mną i kolejne filmy będą się pojawiały w miarę regularnie. W każdym razie tym razem pod lupę trafia książka z serii Historyczne Bitwy pod tytułem Afryka Wschodnia 1914-18 autorstwa Pawła Brudka. Już dawno proszono mnie o jej zrecenzowanie. Obiecałem i niniejszym, choć z opóźnieniem, a jednak słowa dotrzymuję. Erinnerungs für alle unsere alte Herrschaften, die sind hier geschlafen. So, wir können nicht unser Lettofobek vergessen. Auch wir wünschen, Herrn Lettofobek soll auch er nicht uns vergessen. Wir, die deutsche Soldaten, wir fürchten Gott sonst nicht in dem Welt. Na początek kilka słów na temat treści książki. Na początku mamy wstęp. Standardowo. Pierwszy rozdział to niemiecki podbój Afryki Wschodniej i budowa kolonii 1884-1914, gdzie jest wyjaśniona geneza niemieckiego imperium kolonialnego w Afryce. Następnie przechodzimy do rozdziału wybuch wojny i już Longido i Tanga, czyli to największa bitwa z początkowego okresu kampanii. No, widać wyraźnie brak specjalnego rozdziału poświęconego wojskowości obydwu stron. Te informacje są, ale są dość rozproszone i nie tak przejrzyste, jak być powinny. Tak? To znaczy konkretnie analiza uzbrojenia, taktyki, może jakaś charakterystyka kadry, coś o organizacji, zwłaszcza Schutztruppe. Tego trochę brak w tej książce. Następnie mamy działania w Kenii, Ugandzie i na wybrzeżu, operacja przeciw Königsbergowi, czyli polowanie na niemiecki krążownik, który schował się w delcie rzeki Rufiji. Następnie działania w Nyasalandzie, Rodezji i Ruandzie, ekspedycja na jeziorze Tanganyika w 1915 roku, przybycie Smutsa i początek ofensywy południowoafrykańskiej, ofensywy Smutsa i Van Deventera, operacje Norteja i Tambauera, czyli kolejne działania przedstawione są chronologicznie. Początek bitwy na południu kolonii, wrzesień, grudzień 1916, operacje podczas pory deszczowej, styczeń, czerwiec 17, zdobycie niemieckiej Afryki Wschodniej oraz kampania w Mozambiku i Rodezji, no i zawieszenie broni. Czyli w zasadzie całokształt jest podzielony chronologicznie, co jest jak najbardziej sensowne. Uzupełnienie stanowi zakończenie, bibliografia oraz wykaz ilustracji. Teraz czas na analizę bibliografii. Bibliografia Afryki Wschodniej 1914-1918 pod względem liczbowym nie wygląda zbyt imponująco. Niemniej jednak posiada literaturę w kluczowych językach, to znaczy niemieckim i angielskim. I także znajdują się tam wszystkie najważniejsze źródła. Więc jeżeli chodzi o wartość jakościową, jest dużo lepsza niż liczbowa i można ją uznać za w pełni wystarczającą. Parę słów o materiale kartograficznym składającym się w tym przypadku raptem z dwóch map. W przypadku materiału kartograficznego niestety nie można powiedzieć, żeby był satysfakcjonujący. Są to jedynie dwie mapy, z których pierwsza przedstawia kampanię w niemieckiej Afryce Wschodniej w latach 16-17, a druga kampanię w portugalskim Mozambiku i brytyjskiej Rodezji na przełomie 1917-18. Są wprawdzie kolorowe i czytelne, aczkolwiek dają tylko bardzo ogólne pojęcie o przebiegu działań. Brak chociażby mapy walk pod Tangą, która była takim wielkim zwycięstwem Warbecka. Omówienie zawartego w książce materiału ilustracyjnego. Ilustracje w Afryce Wschodniej 1914-18 są ciekawe, nie można powiedzieć, natomiast dość nieliczne. W tej serii bywają książki znacznie bardziej bogato zilustrowane niż ta. A szkoda, ponieważ kampania z pewnością dawała wiele możliwości robienia interesujących zdjęć, których publikacje dotyczące walk w koloniach są pełne. Kilka słów na temat błędów popełnionych przez autora Afryki Wschodniej 1914-1918. Pierwszym problemem wydaje się być, kiedy Karl Peters zdobył teren na wybrzeżu dla Niemiec. Na stronie 10 Paweł Brudek pisze, że w
W 1884 roku zawarł układy ochronne z miejscowymi wodzami i w ten sposób zdobył dla Niemiec władzę nad wybrzeżem od Zanzibaru po portugalski Mozambik, a na następnej stronie pisze, cytuję, w 1888 roku Petersowi udało się wynegocjować od sułtana obszar na samym wybrzeżu. Koniec cytatu. Być może to nie jest sprzeczne, tak? Najpierw zawarł jakieś układy, potem sułtan mu to ostatecznie przekazał. Niemniej jednak warto byłoby to w jakiś sposób wyjaśnić. Asker po arabsku nie znaczy armia. Askari znaczy wojskowy. I na przykład muaskar to jest obóz wojskowy. No i stąd właśnie żołnierze nazwani byli askarysami. Warto sprawdzić, co znaczy dany termin w obcym języku, a nie tylko po prostu go przepisywać z innych publikacji. Z kolei na stronie 33 mamy informacje na temat uzbrojenia. O ile z małej litery mówienie Mauser i spolszczanie go przez Z nie ma żadnego problemu, ale to pisanie wielką literą i jeszcze kursywą sugerującą nazwę własną, to należałoby jednak zachować oryginał, czyli Mauser, a karabin wzór 1898. Nie mam zielonego pojęcia, co Paweł Brudek miał na myśli, pisząc o strzelbach myśliwskich z 1871 roku. Działka 3,7 cm to najprawdopodobniej wielolufowe hoczkisy stosowane w fortach do obrony przeciwszturmowej. 6 działek wzór 1873. Zapewne chodzi o armaty polowe 9 cm C73. Te działa zostały pokrzywdzone przez Pawła Brudka jeszcze na stronie 49, gdzie nazwano je, cytuję, działkami wiwatowymi C73. Nie wiem, skąd wziął te informacje, ale nie sądzę, żeby strzelano z nich na wiwat. Kolej na stronach 46-47 zamieszanie z 13 kompanią, którą najpierw dowodzi Tom Prince, a później pułkownik Spalding. Zdaje się, Tom von Prince zginął w tym starciu, więc być może po prostu z tego faktu wynika zmiana nazwiska dowódcy. No niemniej jednak warto byłoby to w jakiś sposób wyjaśnić. Różnych drobiazgów znalazłoby się jeszcze trochę, ale myślę, że to wystarczy. Generalnie rzecz biorąc, nie jest źle. Czas na podsumowanie. Paweł Brudek miał ułatwione zadanie, gdyż działania Paula von Lettow-Vorbecka pasjonują miłośników historii już od lat. Książka jest jednak dobrze napisana i na szczęście ten temat nie został zmarnowany. Niemniej jednak w moim odczuciu przydałoby się rozbudować część poświęconą wojskowości obu stron konfliktu. Również materiał kartograficzny nie jest satysfakcjonujący. Biorąc pod uwagę powyższe, w skali akademickiej książka zasługuje na cenę dobrą, może dobrą plus. Warto ją jednak mieć w swojej bibliotece, a jeszcze bardziej warto przeczytać. Dziękuję bardzo za uwagę, zachęcam do polubienia niniejszego filmu, komentowania go czy subskrybowania kanału. Zapraszam również do zapoznania się z innymi moimi recenzjami, z których niektóre widoczne są w tej chwili na ekranie.